Dzień dobry wszystkim, mamy 10 października, jest dzisiaj dzień wypłaty, jednak na konto nic nie wpadnie, bo jest sobota. Jesteśmy na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej i jest z nami Safrin, prezes oraz Bartek T1702 oraz ja, Wiktor Plus. A tak wygląda nasze obozowisko. Safrin już tutaj przyrządza nam śniadanie. Dzisiaj jajecznica z 10 jajek. Chłopaki już tutaj spijają kawkę, dwa namioty. Kaczyła tu sekund oraz Nature Hike Cloud Up 2, który już częściowo suszy się na drzewie. Jak widać, przyjechaliśmy tutaj wczoraj. Nie jesteśmy tutaj już od tygodnia. Oczywiście wszystkie śmieci zabierzemy, a nawet zabierzemy też te, które zostawili inni obozowicze. Tutaj w sumie można śmieci wyjebać. To, że jesteśmy na biwaku, nie oznacza, że nie dbamy o swoją higienę. Ząbki umyte, fryzurka się robi. Bardzo ważne jest też, żeby wszystkie potrzeby zostały jakby spełnione. No to ruszamy na trasę. Wcale nie jesteśmy zapakowani jak Rumuny. Prezes, Bartek, Safrin i ja w maluchu. To teraz już możemy oficjalnie powiedzieć, w jakich rejonach Polski jesteśmy. Skały Wapienne, nic innego jak Jura Krakowsko-Częstochowska. A oto punkt docelowy dzisiejszej marszruty. Zamek w Ogrodzieńcu. Jest to niewątpliwie chyba perełka Jury, jeden z lepszych zamków, jakie możemy spotkać na szlaku. Safrin nam transformował. Tryb letni się włączył. Oto on. Oto prezes, oto zamek. To jakiś przypadkowy pan. A to ja. No to wy się bawcie, a ja odpoczywam. No powiem tak, bunkrów nie ma, ale... A nie, są bunkry jednak, sorry. Nie ma co narzekać na różnorodność terenu, obiektów. Niby Jura, ale bunkry też są. To jest bunkier typu Tobruk z wieżyczką na górze. Wchodzimy do środka. No i pewnie nic już nie będzie widać. No dokładnie, ciemność, widzę ciemność. No jesteśmy w środku Tobruka. Adrian już chyba wie, gdzie jest skrzynka. Już chyba wyczuł. Ma trop. Proszę bardzo, maskowanie. Piękny betonowy odlew z pojemnikiem w środku. Rewelacja. Podróży po Jurze ciąg dalszy, a my dobijamy do jurajskiego sanktuarium. Niesamowita sprawa. Sanktuarium ukryte w skale. Żeby nie było za nudno, to trzeba zarzucić jakimś sucharem. Suchar 3, 2, 1, start. Tak idziemy przez tą Jurę. I nagle Safrin się zorientował, że jesteśmy w Japonii. No nie myślałem, że zaskoczyć mnie może nawet toaleta. A jednak toalet okazuje się być największą atrakcją dzisiejszego dnia, która znajduje się kompletnie pośrodku niczego. Schodzimy z góry i widzimy trzy kabiny, męska, damska oraz dla niepełnosprawnych. I jak na każdej wyprawie pora na część kulinarną, dlatego zapraszamy na kolejny odcinek Kuchennych Rewolucji Roberta Makłowicza. Macaroni, cannelloni, pepperoni. Dzień dobry Państwu! Witamy w naszej kolejnej kulinarnej przygodzie. Dzisiaj gościmy na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Na tej samej Jurze, o której Otton III mówił niewiele, a właściwie nic, bo o Jurze nic nie wiedział. A dzisiaj, proszę Państwa, przyrządzać będziemy gołąbki w sosie własnym. W sosie własnym Biedronki. Sos ten jest ewidentnie za rzadki.
Proszę zobaczyć tą konsystencję, ten smak, te składniki prosto z najniższej półki Biedronki. Kolejny przystanek dnia 10 października 2020 roku to Pustynia Błędowska. Jedyna pustynia w Polsce i największa w Europie. Za nami już 8 dzień wędrówki. Nie mamy wody, nie mamy jedzenia, ale jest nadzieja, że oaza będzie już dzisiaj wieczorem. Oaza będzie taka. Niestety nie uda nam się zdobyć FTF-a, ponieważ już FTF patrol jest gotowy. Już przechodzą do ofensywy. Przemierzamy pustynię Błędowską dalej, a na jej środku znajduje się taki oto obiekt wojskowy, w którym w 1999 roku ćwiczyły wojska NATO. Co ty na to? Bo ja na to jak na lato. A napis na ścianie sugeruje nam, co będzie zaraz wieczorem. A nie, przepraszam, już jednak jest. No i po wejściu na sam szczyt możemy się raczyć takim oto widokiem na sam wieczór po całym intensywnym dniu. Ostatnie niedobitki dochodzą do siebie. Jutro będzie gorzej. Ten czarny kamper w oddali już na nas czeka. Zaraz spakujemy się do środka, bierzemy prysznic i jesteśmy już na miejscu obozowym. Chłopaki już zabierają się za przygotowanie ogniska, a ja przedstawię może, jak wygląda dzisiaj nasz stół suto zastawiony. Trzy koleżanki, które spotkaliśmy w drodze na biwak, a tuż za nimi stoi nasz dzisiejszy posiłek, mianowicie bułki z czosnkiem z ogniska, które będziemy robić. Następnie bułki pszenne do hamburgerów. Obok zaraz mamy mięso mielone do hamburgerów, przy tym jest ketchup, musztarda. Tutaj mamy, słuchajcie, specjał dzisiejszego, jak i każdego innego biwaku. Banany z czekoladą, ale to już na sam koniec. A tak prezentuje się nasz nocleg dzisiejszy. Są to dwa namioty, podobnie jak wczoraj. Stoją sobie troszkę dalej od ogniska, żeby żadna iskra nie poleciała, wiadomo, szkoda. Dobra, kolejne ujęcie, jak już konar zapłonie. Uwaga, uwaga, za chwilkę będziemy prezentować pierwsze rozpalanie ogniska od krzesiwa, słuchajcie, nie od otwartego ognia zapalniczki. Do tego celu użyjemy wcześniej przygotowanych trocin prosto z piły łańcuchowej, a kolejny etap to już będzie popis w wykonaniu naszego kolegi Adriana, który za pomocą kamienia oraz jakiegoś tam noża wskrzesi ten konar, który zapłonie. Bliżej. Ty no, bushcraftowy. Nie. 3 godziny później. Coś w ogóle leci z tego, bo w domu jak to tak schrubałem, to leciało na kartkę coś. A tu? O, leci. O, no to tu można naskrobać, a potem po tym... Dobra, bierzemy zapalniczkę, koniec tego. Wystarczy. Pierdolę, nie takie oszupanie. Spróbujmy, tak. Mówić tu. Zimne ognie, słuchaj. Dobry jest. Mamy to! Brawo! A teraz idziemy na jednego. A teraz idziemy wódkę pić. Cza, cza, cza! I to jest kolejny dowód, że alkohol i operowanie nożem
Szkodzi. Dobra, tylko alkohol szkodzi. I dobra, doczekaliśmy tej chwili. Nasz specjał dzisiejszego biwaku właśnie się panieruje. Proszę zobaczyć, jak ta czekolada się rozpuszcza w bananach. I witamy kolejnego dnia na szlaku. Już jest niedziela. Teren jest o wiele bardziej wymagający. Jesteśmy w okolicach Góry Zborów. To jest wasza odpowiedzialność. Tak, a nam się kordy fajnie zmniejszają. Mamy 30 metrów do celu. Co my tu mamy? Proszę bardzo. A teraz lwy, wypuśćcie lwy. Spider-Manie, pomocy! Już się ratuję. Jesteśmy uratowani! Mamy zapas papieru na cały tydzień! Tak. No prezes, powiem ci, bardzo było miło poznać cię już w technikum. 10 lat znajomości, ale no cóż, to jest twój wybór tylko i wyłącznie. Nikt się tego nie zmusza, pamiętaj. Nara. Wow! No to jesteśmy na najwyższym szczycie z najładniejszym widokiem. Adrian nie po to właśnie tachał herbatkę, butlę, kubeczek, żeby nie napić się teraz herbatki w takich okolicznościach przyrody. Sami zobaczcie sobie ten widok. Kamera oczywiście niczego nie odda, ale widzimy stąd wszystko. No niestety są też wśród nas studenci, którzy mają zajęcia zaoczne i trzeba odbyć w tej chwili owe wykłady. Na trening nigdy nie jest za późno, proszę państwa. Trening nad przepaścią. Teraz już dokładnie wiemy, gdzie mamy iść. Szlak w kolorze biało-czerwono-białym. Podążamy więc szlakiem. Proszę państwa, to już koniec naszej wyprawy i teraz machamy jak w familiadzie.